Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na czerwiec. Miesiąc miniony, a właściwie nawet już cały okres tego roku obfituje w niezwykle ważne zdarzenia. Przed chwilą mieliśmy wejście Jowisza w znak bliźniąt, duża zmiana w obszarze mediów, wejście, ciągłe ingresy Plutona w Wodnika, które sprawiają, że bardzo dużo się dzieje również w obszarze informacji, nowoczesnych technologii, w obszarze komunikacji, w obszarze przedsiębiorczości, biznesu. Oczywiście bardzo duże zmiany dzieją się również na polu relacji międzyludzkich, w polityce, w obszarze tego, co my rozumiemy jako rywalizacja mocarstw i różnego rodzaju zmiany cywilizacyjne i kulturowe. To wszystko bardzo intensywnie przyspiesza, więc o tym będziemy mówili w prognozie na czerwiec. Na początek jednak zapraszam Was serdecznie na jesienny warsztat tarotowy dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani, zafascynowani kartami. Jesienny warsztat Tarot Wróżebny Praktyka Mistrza, druga edycja w Nałęczowie od 25 do 27 października. Dla tych wszystkich, którzy chcą pogłębiać swój potencjał wiedzy, pracy z tarotem, ale też w taki bardzo praktyczny sposób. Zapraszam serdecznie, informacje na stronie www. Już zapisy trwają. Co nas czeka w czerwcu ważnego? Dwa takie główne zdarzenia miesiąca. 9 czerwca Mars wkracza w znak byka. Do tej pory wędrował przez barana, czyli przez znak swojego władztwa, agresywny, wojowniczy. Dlatego ten maj taki bardzo, bardzo był ostry, jeżeli chodzi o fronty, wojny, walkę. To wszystko, co się działo gdzieś tutaj również wokół Ukrainy, czyli bliskie tematy. Niektórzy mi tutaj ciągle jakieś pretensje mają do mnie, że o tym mówię, że o Ukrainie mówię i o wojnie w Ukrainie. No, nie wiem, czy są jakieś ważniejsze tematy w tej chwili, jeżeli chodzi o nasze nawet sprawy polskie, niż wojna w Ukrainie. No, ci, którzy tego nie widzą, może powinni sobie coś z oczami naprawdę zrobić albo otworzyć sobie je, bo nie widzą, co się dzieje na świecie. Wejście Marsa w znak byka o tyle jest istotne, że Mars jakby przejmowany jest przez wpływ Wenus. To nie jest może ta pozycja jak w wadze, gdzie jest na wygnaniu, ale w byku jakby poddawany jest Wenus, czyli te takie bardzo agresywne jego tendencje nieco słabną, więc może mieć to jakiś tam niewielki wpływ na trochę może uspokojenie sytuacji w jakichś takich bardzo ostrym obszarze rywalizacji, która teraz nastąpiła. Popatrzcie, co się dzieje, cała seria bardzo agresywnych zachowań właściwie na całym świecie, Stany, Chiny, Tajwan, Iran, Izrael, bardzo gorąco, bardzo agresywnie. No i wejście Marsa w byka może, delikatnie może trochę uspokoić sytuację, ale pewnych oczywiście trendów nie zatrzyma. 29 czerwca Saturn wkracza w ruch wsteczny. Może nie jest jakieś to bardzo niezwykłe wydarzenie, ale na pewno istotne. Zdarzeniem, które będzie miało znaczenie, jak tak już pewnie oglądacie moje prognozy od wielu lat, wiecie, że to, co mnie bardzo interesuje, to jest obserwacja różnych figur, które mają miejsce na niebie. Uważam konfiguracje duże, ważne, zwłaszcza dziejące się w okolicach Nowiu, Pełni, mają znaczenie. No i teraz mamy właśnie takie zdarzenie. Półkrzyż mieszany, dlatego że nie będzie obejmował te same znaki, które tworzą kwadraty. Będzie więc mieszany, będzie miał miejsce na Pełni 27 czerwca. Neptun w Rybach i w kwadraturze do Księżyca w Koziorożcu i Słońca w Raku, czyli Pełni Księżyca. Znaki te są zasadniczo w harmonii, jak widać, więc półkrzyże, które łączą, czy w ogóle aspekty takie, to też znamy z teorii astrologii, jak się uczymy jej, że jeżeli mamy do czynienia z jakimiś ostrymi figurami, które są na przykład kwadraty czy półkrzyże. Może się zdarzyć tak, że na początku na przykład ryb mamy pod koniec ryb, tak jak teraz właśnie, i na początku raka. Czyli
teoretycznie w znakach harmonijnych, a jednak kwadratura jest. Więc takie rzeczy się zdarzają w astrologii. Są tak zwane rozłączne aspekty kwadratury, więc one są troszkę łagodniejsze, ale to jest jednak półkrzyż. Więc napięcia informacyjne, emocjonalne, no bo to Neptun, Księżyc, oczywiście jak to pełnia. Więc lęk, chaos, niepokój, strach. Czerwiec będzie miesiącem niepewności, lęku w przyrodzie, w naturze. Dużo anomalii przyrodniczych, pogodowych, dużo strachu, dużo niepokoju dotyczącego przyszłości, dotyczącego tego, co się jakby dzieje. Dlatego no, mamy tutaj taką intensywność dużą zdarzeń i obserwujemy na wielu frontach. Tak lecąc po kolei, bo bardzo dużo ważnych rzeczy się dzieje, które warte są skomentowania. W Gruzji chociażby. Mamy tam taką sytuację przypominającą nieco to, co się działo w Ukrainie w 2013-2014 roku, kiedy dochodziło do Majdanu, kiedy dochodziło do protestów. Podobnie w Rosji, ustawa o agentach zagranicznych. Gruzja jest kolejnym krajem gdzieś tutaj w okolicach Rosji, który próbuje się w jakiś sposób buntować przeciwko tej hegemonii rosyjskiej władzy agresywnej, zaborczej, tych mocarstwowych, kolonialnych tendencji, które Rosja ma. Jacyś idioci, kretyni, nie wiem, bo inaczej ich nie nazwę, w internecie pełno jest tych idiotów, którzy tę Rosję tak podziwiają albo usprawiedliwiają jej podboje. No, agentury jest oczywiście bardzo dużo, o tym będziemy zaraz mówić, ale najgorsze, że są idioci, którzy to potwierdzają, klepią to bezwolnie i tak wrzucają na te swoje profile, ale cóż zrobić. Więc mamy Gruzję, kolejny kraj, który próbuje się w jakiś sposób tam wyzwolić od tych działań. No i tam rządzi partia Gruzińskie Marzenie, które no ma ewidentnie takie skłonności autorytarne, populistyczne, prorosyjskie, chociaż takie można powiedzieć, takie gdzieś tam przemieszczanie się między tym, tak sobie lawirują między tą Rosją, Zachodem trochę, no więc tam rządzą populiści, trochę tacy przypominający może Orbana, czy w jego zachowaniach. No i tam w horoskopie Gruzji Jowisz wędruje przez Słońce i przez Medium Celi, horoskopu pierwszej niepodległości Gruzji z 1918 roku, więc tam obserwujemy właśnie ten protest obywatelskie, bunty. Ewidentnie widać, że mamy do czynienia z jakimś przejawem proeuropejskich działań. Czy to przyniesie efekty, skutek, czy przyniesie jakby no, Gruzja nie jest w najszczęśliwszym położeniu, trzeba powiedzieć. Nie? Gdzieś tu nie graniczy z Unią Europejską w żadnym miejscu. I to jest problem. Bo już z Mołdawią jest łatwiej. Nie? Gdzieś tam blisko jest Rumunia, ale tu jest problem. Czy im się uda wyrwać spod tego zamordyzmu rosyjskiego? No, będziemy to obserwować na pewno. Ale taki ciekawy czas przebudzenia. Inne bardzo ważne zdarzenie. W Iranie doszło do katastrofy lotniczej, gdzie zginął prezydent Raisi, prezydent Iranu, zwany rzeźnikiem Iranu. Osobiście wydał około 5000 wyroków śmierci. Na początku lat 90., między przełom lat 80. i 90. była seria protestów. No tam rządzi okrutny, bezwzględny, totalitarny reżim o charakterze religijnym, taki teokratyczny. I Zachód oczywiście obserwuje te, no, był to czas rewolucji też, przecież Chomeiniego słynny, gdzie obalono szacha Reza Pahlavi w Iranie, więc był taki czas wielkiego boomu, protestów antyamerykańskich, no ale ta rewolucja nie miała charakteru takiego na początku, nie wiem, totalitarnego, czy mającego zaprowadzić teokrację. Nikt z tych, którzy tam protestowali, tego nie chciał zapewne. No ale bardzo często tak się dzieje, że za jakimiś rewolucjami idą po prostu bezwzględne, dyktatorskie, cyniczne, takie agresywne siły i się kończy po prostu, kończy się po prostu cała ta, można powiedzieć, wolnościowa historia. No i tutaj mamy do czynienia w horoskopie rewolucji islamskiej. Saturn wkracza na medium celi, a Wenus dyrekcyjna na Słońce. To też jest bardzo ciekawe, czyli tak jakby widać, że zamordystyczne te działania saturniczne są widoczne, a z drugiej strony Wenus, czyli ten element kobiecy, który przecież był powodem tych słynnych protestów po śmierci Raisi, po tej śmierci tej kobiety, która została
zabita przez służby specjalne przy przesłuchaniach, bo chodziła bez chustki. Więc to też się tutaj bardzo mocno wyróżnia, czyli ten, powiedzmy, kobiecy bunt, kobiecy element tutaj staje się ważny. W horoskopie irańskiej rewolucji, w irańskiej republiki zaś, Jowisz przechodzi przez księżyc, więc takie kolejne zdarzenie, które pokazuje, że tam też się coś budzi. Czy coś z tego wyjdzie? No reżim się trzyma mocno, jest twardy. Wiecie, no tego typu upadki reżimu, no musiałyby stracić kompletnie, ja już mówiłem, jak upadają tego typu dyktatury. Albo przegrywają wojny, albo zaliczają kompletną katastrofę ekonomiczną, albo umiera wódz, wielki lider jakiś, typu, tak jak znamy z takich totalitarnych systemów, jakiś zamach stanu następuje. Nic z tych tendencji się tutaj nie pojawia. Iran się rozpycha bardzo mocno. Tutaj też te jego agresywne zachowania, ale tu też oczywiście się kocioł bliskowschodni zaczyna, wojna Izraela z Hamasem w Palestynie, więc mamy do czynienia z kotłem zdarzeń ogromnym. No i tutaj ciekawe rzeczy obserwujemy. No, ale nas interesują bardzo sprawy, które są blisko nas również. Putin, piąta kadencja, zaczęła się piąta kadencja Putina, który w Ukrainie chciał zrobić operację specjalną w 2022. Wyszła krwawa, okrutna wojna, straszliwa, zginęło już w niej, no myślę, można powiedzieć, w setkach tysięcy ludzi po obu stronach. Mówi się, że około 500 000 Rosjan zginęło w tej wojnie. Jak widać, Putin się tym nie przejmuje, Rosjanie też niespecjalnie. Znaczy, oni się przejmują tylko tym, że Rosja nie wygrywa. Tylko to ich martwi, nie tym, że jest wojna i że to jest złe. Dla nich jest oczywiste, że po prostu Rosji trzeba się bać, oni są wielcy, są straszni i te głupoty o tej strasznej, groźnej Rosji, idioci internetowi z lewicy i z prawicy różnej skrajnej ciągle mówią o tym, żebyśmy boimy się wojny, wojna jest zła, niedobra, nie prowokujmy Rosji, Ukraina jest straszna i tak dalej. Oczywiście to wszystko wysyłają te rosyjskie chatboty i cała ta propaganda, no a tak jak powiedziałem, kretynów nie brakuje również w tym kraju, którzy mają takie dziwaczne jakieś spojrzenia na to. No i mamy ten horoskop powołania Putina na kolejną kadencję. I on udowadnia nam to, że w Rosji na pewno mają wpływ na rządy Putina, na jego władzę, jakieś ezoteryczne kręgi i nurty. Wystarczy popatrzeć na horoskop powołania Putina. On jest potężny. Był to jeden z najlepszych momentów roku. Horoskop fenomenalny. Ja swoim klientom mówiłem, słuchajcie, w pierwszej dekadzie maja planujcie różne, bardzo mnóstwo horoskopów elekcyjnych zaplanowałem różnym klientom na ten czas. No, nie może być przypadkiem, że Putin zostaje powołany w jednym z najlepszych dni astrologicznych roku. Popatrzmy, jak wygląda konstrukcja horoskopu. Sama obecność takiej fantastycznego stellium w znaku byka, to już w ogóle, ale i sam konstrukcja horoskopu, popatrzcie, jak on wygląda. Jaką mamy strukturę góry horoskopu? Przecież to jest perfekcyjny horoskop, jeżeli chodzi o horoskop elekcyjny władcy. Jowisz, Słońce w szczycie horoskopu. Ascendent Lwa. Medium celi w byku. No, to po prostu bajka. Nie można powiedzieć, że ten horoskop jest świetny. Ten horoskop jest świetny. Bardzo silny dom, dziesiąty. I tutaj mamy taką, no mamy Wenus i Księżyc w domu dziewiątym, to też jest, mógłby ktoś powiedzieć, że no domy dziewiąte upadające, elekcji się tam może nie robi, ale no osłabił w ten sposób jakiś na przykład Wenus, Księżyc, element jakiś buntu kobiecego, ludowego. No, jest władza silna, wielka, potężna. Co więcej, popatrzmy, umieścił w tym horoskopie astrolog, który zaplanował na 12.15 w tym dniu za przysiężenie, zaplanował obecność Marsa w ósmym domu, czyli w tradycyjnej pozycji bardzo silnej, bardzo agresywnej, czyli w takiej, w której Pluton nabiera ogromnej mocy, ogromnej siły, jest agresywny, jest wojowniczy, jest niszczący, destrukcyjny, no to po prostu jest, co tu dużo mówić, bardzo groźna konfiguracja, bardzo, bardzo niedobra dla świata, dla Putina znakomita. Oczywiście
tutaj moglibyśmy się zastanawiać, no a jeszcze dodatkowo zobaczmy Saturna w siódmym domu, wyniesienie Saturna w siódmym domu. Oczywiście, jeżeli patrzymy na domy. No więc moglibyśmy powiedzieć, że ten horoskop jest przepotężny, znakomity, świetny, mocny, dający Putinowi niesamowitą siłę władzy i jego takich potęgi, możliwości, która tutaj daje mu niezwykłą moc w skuteczności i niezwykłą taką pozycję, która wręcz mu pokazuje Putina jako tego wielkiego hegemona. Natomiast moglibyśmy tu zacząć dyskutować od strony takiej warsztatowej, technicznej. Czy jednak umieszczenie Saturna w siódmym domu jest do końca dobre? Czy Marsa w ósmym również dla właśnie Putina? Bo to też może grozić jakimiś gwałtownymi, ekstremalnymi rzeczami. Oczywiście wzmacnia wojenne działania, tak. Agresywność, wojowniczość, siłę, waleczność na pewno, ale może działać też obustronnie. Więc w astrologii jest trochę tak, że to jest taka sztuka, w której my musimy patrzeć na pewne konsekwencje, które mogą zadziać się na różnych polach. I między innymi na przykład to, że te planety mogą zadziałać w ten sposób, że mogą jemu zaszkodzić. No, też jest to możliwe i będziemy to obserwować na pewno. Zresztą dodatkowo widzimy jeszcze tę siłę Rosji ogromną, która kontrowersywa, ofensywa bardzo duża wokół Charkowa, no Rosja ewidentnie idzie na ostro. Wiadomo dlaczego, ze względu na to, że idą duże zbrojeniowe dostawy i one w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy bardzo wzmocnią Ukrainę i Ukraińców. Więc to jest tak, że za chwilę Putin będzie mieć problem, bo Ukraina zacznie ostro atakować w Rosję i może się zmienić sytuacja na froncie dosyć znacznie. No ale póki co Putin bardzo idzie ostro. W horoskopie rewolucji październikowej Jowisz przechodzi przez księżyc i medium celi, więc ewidentnie Rosja, Putin, będąc na fali i będąc w dużej sile, zresztą to było widocznie również w jego horoskopie poprzedniej kadencji, mijającej. Czyli dostał jakby kopa. Z punktu widzenia astrologicznego ten jego horoskop jest mocny. Umacnia go, stabilizuje w zasadzie. Czyli można powiedzieć, że odsuwa się perspektywa jego szybkiej porażki, katastrofy jakiejś, jego pozycji w każdym razie. Bo to, co z Rosją się stanie, to Putin na to nie ma takiego wpływu, nawet najcudowniejszy horoskop elekcyjny jego rządów. Ale może to dla niego przynosić znaczną stabilizację. No, to widać, a wystarczy popatrzeć na ten horoskop. Jak już mówiłem, w tej wojnie w Ukrainie pojawiło się to okienko, gdzie mówiłem już o tym, po bardzo dramatycznych serii katastroficznych aspektów, które trwają, jeszcze trwać będą, cały rok. Tu nic nie łudźmy się, tu nie nastąpi jakiś cud, gdzie się po prostu rozwiążą problemy Ukraińców. W tymże horoskopie Ukrainy Neptun, Jowisz wędruje przez Imum Celi, czyli wzmacnia bezpieczeństwo i stabilizację tego państwa i przyniesie jakąś taką poprawę sytuacji, przyniesie jakąś nadzieję. No. Czy ona jest wystarczająca? No to będziemy obserwować, ale na pewno jakoś tutaj można powiedzieć, że Ukraińcy mają te swoje 5 minut i jakieś to wzmocnienie przynosi. No, znaczące oczywiście. Czy wystarczające na tle tych strasznych, ekstremalnych aspektów, które się dzieją w horoskopach ukraińskich, zobaczymy. No właśnie, patrzymy na tę sytuację z różnych punktów widzenia, bo to ma dla nas i dla Polski duże znaczenie. Też oczywiście będziemy o tym mówić. Ale na świecie też się bardzo dużo dzieje. Zaczyna się coraz bardziej przyspieszać kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, rywalizacja między Bidenem i Trumpem. Trump, do tej pory analitycy, wszystkie badania wskazywały, Trump idzie na zwycięstwo. Nie byłbym taki do końca pewny, ale to już nawet nie o to chodzi, kto wygra. No, oczywiście ma to znaczenie, ogromne ma znaczenie, ale to jest, nie chodzi o spekulacje. Popatrzmy, w horoskopie Donalda Trumpa, dokładnie teraz, w czerwcu, Uran po raz pierwszy zaczyna tranzytować mu medium celi. Będzie tranzytował praktycznie do końca roku, czyli do wyborów. Czyli mamy
bardzo mocne zdarzenie w horoskopie Trumpa i zdarzenie, które no, nie ułatwia mu sytuacji, nie ułatwia mu życia, ponieważ przejście Urana przez medium celi jest no, wybuchowy, rewolucyjny, wstrząsowy, dramatyczny, katastroficzny. Oczywiście niesie też wolność, przyspieszenie i tak dalej. No taki duży postęp, zmiany i ruch przechodzi mu przez medium celi, czyli przez punkt pozycji jego w aspiracji, władzy, ambicji, dążeń i ukierunkowania życiowego. No to nie jest najłatwiejsza dla niego sytuacja, a zatem może być groźna wręcz dla jego ambicji i planów. Może coś zmienić albo zawirować bardzo mocno. Czy z drugiej strony mogliśmy powiedzieć, no tak, Biden też ma strasznie ciężkie układy w horoskopie. Tutaj jest rywalizacja, kto ma gorzej w zasadzie, nie kto ma lepiej. Trudno do końca powiedzieć. Więc sytuacja Donalda Trumpa wcale nie jest taka różowa, czy taka idealna, jakby się mogło wydawać, patrząc się na te jego bardzo efektywne wydawałoby się do tej pory działania, jeżeli chodzi o jego skuteczność kampanii, ale mimo wszystko ten tranzyt Urana przez medium celi horoskopu, jego osobistego horoskopu, może mieć wpływ na jego jakieś problemy, zawirowania, jakąś dużą zmianę, mimo że jest faworytem ewidentnym. Mamy oczywiście też dużą rywalizację w obszarze tutaj Zachód, no, reprezentowany trochę, broniony przez Tajwan i Chiny, czyli ta rywalizacja między Zachodem, Chinami też bardzo mocno przyspiesza. Jak w tym wszystkim wygląda sytuacja Polski, bo przecież tutaj jest bardzo, bardzo ważne, bardzo dramatyczne, nawet byśmy powiedzieli, różne zdarzenia mają miejsce. Przede wszystkim takie, że, no co tu dużo mówić, zaczęła się wojna hybrydowa w Polsce. Trzeba to uczciwie nazwać. Wojna hybrydowa. Rosja nie miała zamiaru zaatakować Polskę w sensie kinetycznym, fizycznym. Bo tutaj niektórzy histeryzują i tak dalej. Oczywiście, jak czytacie te opowieści, jaka Rosja jest wielka, straszna, groźna, broń ma straszną, po co nam ta wojna, po co my się tam pchamy? Ewidentnie przekazy rosyjskich służb specjalnych, którzy bezmyślni idioci po prostu klepią w internecie i przekazują dalej. Oczywiście bojący się ludzie też mają, nie mają jakby, którzy nie mają świadomości, że tutaj nie można być pomiędzy. Nie można znaleźć się w sytuacji neutralnej. Jakbyśmy byli Szwajcarią otoczoną górami, to możemy sobie być neutralni. Polska była polem wędrówek wielkich armii, więc my nie możemy zachować neutralności. Albo będziemy po jednej, albo po drugiej stronie. No ale to są oczywista geopolityka, ale może nie dla wszystkich zrozumiała. Więc albo będziemy w tej, albo po drugiej stronie. No i zaczęła się wojna hybrydowa przez różne rzeczy, które zaczęły mieć miejsce. Przede wszystkim dlatego, że to, co się zaczęło bardzo mocnego dziać i ważnego, to seria podpaleń widzimy, jakieś działania dywersyjne agentury putinowskiej i ich pożytecznych idiotów. No właśnie, nie możemy być neutralni w sytuacji, gdzie za naszymi granicami toczy się wojna, gdzie agentura rosyjska bardzo agresywnie zaczęła robić różne działania. Zresztą nie teraz, to się dzieje od wielu lat. To byłoby bardzo dziwne, jak w jednym z najważniejszych krajów związanych ze strategią Rosji dotyczącą rywalizacji tutaj z Zachodem, czy próbie odbudowania imperium, żeby Polska była najmniej tutaj penetrowana przez służby specjalne. Mówi się o ileż tam agentów jest w Niemczech, w Austrii, prawda, we Francji. A w Polsce jakoś ich nie było do tej pory, nie? Przecież to jest żart. Właśnie większość z nich. Ale nie takich ukrytych gdzieś tam w kątach, prawda, siedzących, podkładających bomby. Nie, agentów wpływu, pożytecznych idiotów, nacjonaliści, czyli ta skrajna prawica, katolicka bardzo mocno, te Ordo Iuris, wszystkie nurty, przecież to jest w większości sterowana przez putinowskie służby. Te wszystkie radykalne, katolickie nurty fundamentalistyczne ewidentnie są inspirowane przez te wszystkie takie też patriotyczne, narodowe, że tak powiem, tradycyjne wartości,
które putinowcy też jakby propagują. Z drugiej strony mamy przecież też skrajną lewicę, nie? Która teraz zaczyna też różne dziwne rzeczy robić. Nie? Ostatnie pokolenie. Przyklejają się do ulic, oblewają farbami obrazy, robią takie happeningi. To na razie jest irytujące, denerwujące, ale może nie groźne. Za chwilę będą podkładać bomby pod stacje benzynowe, pod fabryki. Zresztą już to zrobili w Niemczech. Więc koło fabryki Tesli. Więc akty terrorystyczne, zaczyna się odradzać radykalna lewica z ruchu Czerwonej Armii w tak zwanego RAF-u, który w latach 70. toczył, mnóstwo zamachów bombowych było, więc oczywiście też radzieckie inspiracje tutaj będą, czyli i skrajna lewica, i skrajna prawica to klienci rosyjskich służb specjalnych. W Polsce oczywiście też, jak najbardziej. No i teraz mamy, to wszystkie tematy zaczynają wychodzić. Przecież mówię, od 2-3 lat opowiadamy o tym, że mamy teraz jeden z najbardziej ekstremalnych okresów w skali wielu, wielu lat. Kwadraturę Plutona, tranzytującego Plutona do Słońca, do Słońca i do medium celi horoskopu Chrztu Polski. Czyli ten agresywny wpływ Plutona przekłada się na różne zdarzenia. Właśnie między innymi tę wojnę hybrydową, która się już po prostu dzieje. Która po prostu takich agresywnych zdarzeń, katastroficznych, groźnych, niebezpiecznych, które w tej chwili mają miejsce. Oczywiście pytanie jest, czy Rosja zaatakuje Polskę? No, formalnie, w sensie militarnym oczywiście nie. To są takie potyczki, prawda? Tu jakieś ogranice, tu uchodźców wysyłają nam całe takie duże akcje, które się tu też szykują, czyli no, nie wiem, wysyłają hordy z 1000 uchodźców na granicę na przykład, atak na granicę białoruską na przykład, naszą, z Białorusi z Polską, no i tego typu działania. Wywołanie zamętu, niepokoju, lęku, no i akcje dywersyjne. I to wszystko teraz właśnie się odbywa, właśnie na tej kwadraturze, która teraz trwa i jeszcze będzie konsekwencje widoczne nawet do końca przyszłego roku. Więc to nie jest temat, który szybko przeminie, szybko odejdzie, szybko się rozwiąże. To jest coś, co trwa i co się dzieje bardzo, co jest bardzo gorącym tematem. Więc mamy do czynienia z tymi właśnie bardzo mocnymi zdarzeniami, które w tej chwili się dzieją i które bardzo wpływają na naszą sytuację. Tak jak mówię, kumulacja tych zdarzeń. No teraz w tej chwili no druga kwadratura Plutona do Słońca, bo możemy mówić, tutaj są różne wersje horoskopu Polski, no ale no ciągle, nawet gdyby jakiekolwiek byśmy te wersje nie przeanalizowali, to ciągle się powtarzają te właśnie aspekty. Czyli można powiedzieć, że w skali powiedzmy 3 lat, od 2023 do 2025 trwają te bardzo twarde aspekty i one oczywiście mają znaczenie. Wybory do Parlamentu Europejskiego, kolejny temat gorący. Horoskop wyborów jest chyba bardziej taki jednoznaczny niż ten horoskop do wyborów samorządowych, gdzie w zasadzie władza obecna, trudno mówić tak o jednoznacznym zwycięstwie. Formalnie, nominalnie wygrało oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, ale to nie przekłada się na poprawę pozycji, no bo tu nie chodzi o liczby, tu nie chodzi o tylko takie czyste matematyczne wyniki, tylko chodzi o realną władzę. No, realną władzę Prawo i Sprawiedliwość mocno straciło po wyborach samorządowych. I co zapowiadają horoskop wyborów do Parlamentu Europejskiego? No, pozycja to jest ten sam horoskop, ta sama analiza według Nicolasa Kulpepera, czyli horoskop wojny, gdzie po lewej stronie ascendent jest władzą, po prawej stronie mamy opozycję, no po lewej stronie, czyli element władzy, ci, którzy się bronią. Ascendent jest w znaku raka, księżyc jest na ascendencie w znaku raka, czyli silna pozycja na pewno. Po drugiej stronie mamy koziorożca, Saturn władca w znaku ryb, można powiedzieć znak neutralny, w 9 domu, w domu upadającym, czyli pozycja troszkę słabsza. Czyli można powiedzieć, że nie będzie może jakiejś bardzo dużej różnicy, ale chyba wygląda na to, że te wybory wygrywa obecna koalicja 15 października, tak można powiedzieć. No i oczywiście tutaj sama aktywność Donalda Tuska, który tutaj bardzo, bardzo
się radykalizuje. To jest inny Tusk niż ten poprzedni z poprzednich lat, od ciepłej wody z kranu. To jest Tusk walczący. Dlaczego? W jego horoskopie mamy do czynienia z bardzo twardymi aspektami. Pluton wędruje przez Księżyc i tworzy kwadraturę do Słońca. To jest inny Tusk. To jest inna jego odsłona. Rządzi też rządem, który ma też ciężki horoskop. No, mówiliśmy, mnóstwo trudnych układów, ale on ma taką rewolucyjną naturę, jakby chcąc wprowadzić te duże zmiany, to zresztą było widoczne w tym i w działaniu, i w jakby zachowaniach. Oczywiście mają bardzo silne ograniczenia tych dwóch lat po władzy Prawa i Sprawiedliwości. Sprzątanie po tym nie jest tematem prostym. No i tutaj w horoskopie rządu, już wspomniałem go wielokrotnie, Słońce Mars jest w domu 11, czyli w domu takich rewolucji, zmian. No i Uran jest na imum celi w tymże horoskopie, więc nic dziwnego, że ta władza tak jakby ma takie działania, ma takie zachowania, ma takie tendencje, które jest to szarpanina, walka. Nie jest to łatwy, że tak powiem, horoskop. Znaczy, można powiedzieć tak, może się przenazywać, co to znaczy dobry horoskop dla rządu, albo łatwy, nie? No, czasy nie są łatwe, więc horoskop to odzwierciedla, jako niesie bardzo duże napięcia, wybuchowość, bardzo wstrząsowy jest. Bardzo możliwe, że po wyborach prezydenckich przyszłorocznych nastąpi jakiś duży zwrot polityczny. Może nawet wcześniejsze wybory w 2026 też są możliwe, realne, o tym już też wspomniałem. Więc jakby widzimy tutaj dużą dynamikę zmian. Oczywiście ja tutaj bardzo chcę uspokoić tych wszystkich, którzy się strasznie boją tej, że wojna i tak dalej. No, lęków jest dużo. Teraz Jowisz wkracza do bliźniąt, wkroczył, więc bardzo dużo lękowych emocji, nastrojów się udziela nam wszystkim, więc nie możemy im ulegać, bo zwariujemy. Nie grozi agresja otwarta Rosji. Zresztą Rosja musiałaby dojść do granicy. No, Ukraina musiałaby przegrać całkowicie wojnę. A gdyby miał nastąpić atak ze strony Białorusi, no to widzielibyśmy jakieś duże zgrupowania wojsk rosyjskich, czy tam, no, które zbliżałyby się do granicy, jakieś manewry potężne. Tego nie ma, nie? Więc nie można mówić o czymś takim, że szykuje się jakaś agresja. No to byłby atak na NATO, więc to już jest gruby temat. Putin tego nie ma zamiaru robić i nie chce. On chce odbudować imperium, chce odbudować strefę wpływów. Ukraina jest mu niezbędna do tego. Ukraina nie chce się poddać jego wpływom. Co będzie z tym wszystkim, z tą wojną, to oczywiście to jest długi temat, trudny. Ona się skończy za 2 lata, w 2026, nie wcześniej. Więc tu nie można mówić o tym, że nastąpi szybkie odwrócenie sytuacji. Więc i nasze kłopoty, mówiąc najogólniej też, nie? Więc trzymamy kciuki za to, że Polska sobie da radę i że nie ulegniemy tej histerii, którą Putin też nam funduje w mediach, internecie, więc dużo optymizmu też nam jest potrzebne, ale to też są przemiany, transformacje, które są też częścią życia, więc patrzymy na to z pozytywną nadzieją, z nadzieją i wiarą w to, że się sprawy dobrze poukładają. Dziękuję serdecznie, zapraszam za miesiąc.